Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzień dobry. Jest to drugi odcinek Game Dev Tycoon. Nie mam dlatego pojęcia, jak poszedł pierwszy. Być może nigdy nie zobaczycie tego materiału, bo się okaże, że nikt nie polubił tej serii. A ja nagrałem na zapas, ponieważ i tak będę grał w tą teraz gierkę, jak już zacząłem nią grać. Witam, dzień dobry. Nie wiem, jak poszło z takiego powodu, że analityka YouTube nie działa i po prostu nie mogę określić, wam się to podobało, czy nie za bardzo. Ale poczytałem trochę komentarzy, mam już pomysły na nowe gry. A na samym początku musimy zrobić, znaleźć zlecenie badania, musimy sobie wynaleźć jakiś nowy temat, wynaleźć może. Zrobimy grę... W zasadzie moglibyśmy zrobić grę rytmiczną, ale nie chcę. Zrobimy grę o wyścigach. Tak, myślę, że gra o wyścigach będzie bardzo fenomenalnym pomysłem. Swoją drogą możemy już wymyślić nowy silnik. Zaproponowaliście mi kilka bardzo niesamowitych i bardzo śmiesznych nazw. Na przykład symulator Damiana Szymańskiego, na przykład Gruby The Game 3. Widzę, że tutaj jedyni moi widzowie, którzy mnie oglądają, to chyba tylko hajsownicy. Bardzo dziękuję zatem hajsownikom. Dziękuję, moi widzowie, że nie daliście fajnych pomysłów. Widzicie, hajsownicy Gimbera są lepsi od was. Jesteście czwartą najlepszą widownią, bo hajsownicy są trzeci. To jest drugą i pierwszą. To już nie wiadomo. Drugie pierwsze to jest takie wstydne miejsce, którego nie warto mieć. Wynajdujemy możliwość stworzenia nowego silniku gry, no bo ponieważ nam się to bardzo, bardzo przyda, wynaleźć własny silnik gry. Super, bardzo się cieszę, ale ja teraz nie chcę jeszcze stworzyć nowego silnika gry z jednego powodu, albowiem, że jeżeli zdobędziemy nowy level, to będziemy mieli nowe rzeczy do researchowania i będziemy mogli tworzyć nasze gry jeszcze lepsze, jeszcze bardziej udoskonalone, jeszcze bardziej nowoczesne. Tworzymy gierkę o wyścigach, nazwiemy ją Gruby The Racer. Myślę, że to będzie najlepsza gierka ever. Będzie to gierka oczywiście, będzie to symulacja, musi to być symulator na PC, Master Race, oczywiście, halo, no, będzie to na grafice 2D, to jest nasza ostatnia gra na grafice 2D w wersji tej pierwszej, tej 8-bitowej, co nie? Tworząc raporty, przecież ja cały czas tworzę raporty, no o co wam chodzi, czyli tutaj wiemy tak, że w symulacji jest bardzo jest ważny silnik, ale najważniejsza jest rozrywka. Opowieści i zadania w ogóle nie grają żadnego tutaj znaczenia. Okej, nasz sobie tutaj rudzielec wyszukuje to. Rudzielec jest kobietą, się dowiedziałem też, że dialogi nie są w ogóle ważne, sztuczna inteligencja i projekt poziomów porówno. Dowiedziałem się, że nasz rudzielec jest naszą rudzielicą, że jest kobietą, chyba jakąś lesbijką. Widzę, że włosy bardzo krótkie, bo podobno wybrałem kobietę, a nie faceta, a nie chciało mi się patrzeć, szczerze mówiąc. A wydaje mi się, że o tak, możemy to zostawić. Ale jeżeli to jest prawda, no to... No wiecie co, ciężko powiedzieć mi, czy to jest kobieta, czy to nie jest kobieta, wiecie. To jest jak taka lesbijka, co chodzi na siłownię, ma mięśnie większe niż połowa facetów i jest ogolona na łyso i się dziwi, dlaczego ją biorą za faceta, co nie? Był taki artykuł na Wykopie, że wzięto właśnie jakąś lesbijkę za faceta. Ja otwieram zdjęcie, ja otwieram ten artykuł i szukam jej zdjęcia, a się okazuje, że ona była tam na samej górze w zdjęciu, a ja myślałem, że to jakiś facet. Zatem super niesamowita historia Mandzia. Gruby The Racer otrzymał 13 punktów. Nowy temat, nowe połączenia, nowy poziom, kolejny poziom. Wydajemy gry. Samouczek w grze możemy teraz odkryć. Fenomenalnie. Stwórz raport o grze, ale stwórzmy na początku raport o Grubym. Pierwsze recenzje Grubego Racera. Uwaga. Czy Gruby zadebiutuje tak zadebiutował na kanale Gimpera? Dziwaczny jest. No to już my wiemy, co nie? Fala pytań czy i samo pokaże klatę właśnie spadła na nasz kanał. Na naszych tutaj recenzentów, ale chujowe oceny dostałem. Gruby, jesteś chujowy. 5,75. Przecież nikt tego nie kupi. Już płyta Gimpera się lepiej sprzedaje aniżeli Gruby The Racer. Tak, bardzo beznadziejnie. No i uwaga, co tego? Wyścigi i symulacje to świetne połączenie. Opowieści i zadania to niezbyt ważne, no to wiem. Połączenie platformy z gatunkiem, no to ja wiem o tym, dobrze. No to słuchajcie, w tej chwili powinniśmy stworzyć własny silnik. Własny silnik, który nazwiemy... O kurczę. O kurczę, jak mogę nazwać swój... Wiem, nazwiemy go Minecraft InDev. O, jako że każdy z nas uwielbia Minecrafta, to myślę, że Minecraft InDev z grafiką 2DV2, czyli będzie klockowata, kwadratowa grafika, będzie idealnym silnikiem, który na pewno każdemu się spodoba, co nie? Jesteś w trakcie tworzenia własnego silnika. Wow, nie zauważyłem, właśnie to chciałem zrobić. Mam nadzieję, że teraz muzykę i wszystko słychać, ponieważ wszystko podgłośniłem, powiedzieliście, że było za cicho. Teraz będzie już lepiej, na pewno, na 1000000% lepiej. A musimy stworzyć grę akcji o wojnie. I to będzie wojna na temat wciskania czerwonego przycisku. Royal V13, bitwa o przycisk. Pierwsze starcie.
Oj, stworzyliśmy nasz silnik. Minecraft Engine został stworzony. No to na Minecrafcie pierwszą rzecz, jaką chcę postawić na Minecrafcie, to jest Royo. Ja chcę Roya postawić na Minecrafcie. Wypisz silnik gry Minecraft InDev i postawimy Roya na Minecrafcie. Tylko, że musimy wynaleźć sobie jeszcze... O, badania, możemy coś tego? Samouczek wyszedł. Aha, ja tego... Aha, czyli ja zdobyłem nowy level tylko po to, żeby tego nie... sobie tego, Boże, nie wynaleźć. No to jestem naprawdę fenomenalnym graczem, trzecim najlepszym. Wow, ja... po co... My god. A wiecie, ile silnik mnie kosztował? Chyba 50 tysięcy. Zatem nie będę tworzył nowego silnika, żebym miał tylko samouczek, to już później to tam zrobię taki już silnik silników, co nie? Kiedyś umiałem zrobić. O, gra została wycofana ze sprzedaży. O, 15 tysięcy kopii. Dobrze, gruby, nie byłeś aż taki tragiczny, ale mamy już 301 fanów. Przez 301 jesteśmy. Zatem jest całkiem spoko. Nowy temat, wojna. Dobrze. Teraz możemy stworzyć naszą nową grę. Wybierzemy temat wojna. Ogólnie seria gier akcji, co nie na temat wojny, będzie się nazywać Royal V13. Pierwsze starcie. Nie, albo Red Ba... Było tego, The Red Orchestra, to była taka gra. The Red Button. Pierwsze starcie. Czy starczy? Tak, jest, wystarczyło. Uwaga, to będzie nasz FPS, to jest FPS, on będzie The Red Button, to będzie FPS typu Call of Duty i będziemy wydawać jego miliony części, zarabiać za każdym razem miliony dolarów just because. Oczywiście bierzemy naszą nową grafikę V2, mamy nową grafikę, lepszą. Bardzo dobrze. O, jeden punkt designu, pięknie, pięknie po prostu. Ruda małpy, udało ci się to zrobić. Silnik jest najważniejszy, rozgrywka trochę mniej. Dobrze, punkty designu i technologii lecą po 5. Sztuczna inteligencja najważniejsza, projekt poziomów troszeczkę mniej, dialogi, do kogo to obchodzi? Pff. To znaczy tutaj dialogów powinien dać trochę, tylko odrobinę, żeby było obrażanie matki i żeby było bardzo śmiesznie. A dźwięk nie jest w ogóle ważny, chociaż może odrobinę, a tyci, co nie? Zróbmy to tak, zobaczymy jak to wyjdzie. No zobaczcie, jest nowy silnik i od razu punkciki lecą jak szalone, co nie? Coraz większa różnorodność urządzeń do grania kreuje rynek pod bardziej zróżnicowane gry. Niektóre platformy są bardziej popularne wśród młodszych graczy, podczas gdy inne są skierowane do nieco starszych odbiorców. Coraz więcej twórców gry wkracza na rynek, można więc oczekiwać, że skieruje swoje dzieła do określonych grup wiekowych. Dobrze, my będziemy kierować wszystkie nasze gry do dorosłych, tak jak wy jesteście dorosłymi, poważnymi ludźmi, którzy nigdy by się nie śmiali z obrażania matki albo z jakichś nieśmiesznych dowcipów. A pewnie teraz oglądacie ten odcinek przy herbacie, albo przy kawie. I, albo nie oglądacie tego odcinka, bo jesteście za bardzo zapracowani, bo dorosłość nie jest taka świetna, chyba że jesteś youtuberem, to wtedy siedzisz w domu, nie masz życia i ty jedyne co robisz, to nagrywasz filmiki do swoich wyimaginowanych przyjaciół, do których mówisz właśnie do kamery, tak jak ja mówię te. O fuck, to dotyczy mnie. Dobra, wydajemy. O, dźwięki monofoniczne. No to szybko, badania po kolei. Po pierwsze, grupa docelowa. Ja mam malutko kasy. Uwaga, pierwsze starcie. Przycisk lepiej zarób mi dużo, bo jak nie, to jestem w dupie. Grafika świetnie, że deweloper się skupił na tym elemencie gry. Super, 10 było! No what the fuck, jakim cudem z 10 zrobiło się 8? Konkretny szpil. No spoko. No 7. Game Hero, no dzięki. A tutaj dostanę 9 chociaż? What? What? All Games? Co? Wbijcie mi teraz nóż w serce. Ja bym musiał mi to zrobić. No i przycisk się sprzedaje, 6 tysięcy kopii tylko pierwszego dnia. No przecież ty beznadziejnie poszedł. Stwórz raport o grze. Tak, chcę zobaczyć, co z przyciskiem poszło nie tak. No drugiego dnia się sprzedał bardziej niż pierwszego, okej? Okay. Okej. Okay. Nie zadawałem pytań. Nie no, swoje zarobił, co nie, to jest ważne. O, jakieś Vena Oasis, skoro to obchodzi PC Master Race, nie? Dobra, zatem tak. Akcja to świetne połączenie, silnik jest bardzo ważny, to wiem. Akcja PC dobre, ale nie fenomenalne. Aha, wszyscy i dobre, nie fenomenalne. Aha, rozumiem, czyli... Aha, czyli może w grę akcji się lepiej gra pod konsolą? Może takiego koda idealnie się celuje na konsoli przecież. Bym wziął konsolę, ale mam ją podłączoną, co nie? Mam to, bo FIFA to... Nie, FIFA to nawet ja się przekonałem, że nakleję to, żeby się nie dało. Okej, nowy temat. Jaki nowy temat? Ninja. O, możemy stworzyć grę o masterczołku, co nie? Zrobimy znowu grę akcji. Nasza firma będzie po prostu tworzyła same FPS i same grę akcji. Bardzo dobrze. Nie drap się po głowie. Masz wszy? W zasadzie to nie stać nas na to, żeby mu wykupić tutaj środek przeciwko wszom. Dobrze. Zrobimy poważną grę o ninja.
ale zrobimy ją dla dorosłych, to tak średnio troszeczkę. Gra o ninja dla dorosłych? To będzie poważna gra o ninjach, okej, okay, zrobimy poważną grę o ninjach. Będzie to... A może przygotował grę o ninja? Nie zrobię tego nigdy w życiu! PC! Master Race. Ale o ninja, gry taką... O życiu grę przygodową zróbmy. O! Da się, da się. Gra przygodowa o życiu. Dobrze, pójdę według waszej propozycji. Chociaż Damian Szymański jest i ze mną związany. Ja rozpocząłem rewolucję, przy której powstały rewy, które obecnie tak średnio żyją, bo trochę się nimi nie zajmowałem, bo nie miałem czasu. Symulator Damiana Szymańskiego. O może. Ale dlaczego to jest gra przygodowa? Nie. Damian Szymański, Wielka Podróż. O! Od razu lepiej. To będzie gra dla dorosłych. Oh god. To będzie okropne. Gra dla dorosłych i to przygodowa o Damianie Szymańskim. Chyba tylko Royo by w to grał i Gimper. Obydwoje by to grali, oni by kupili te wszystkie 50 tysięcy kopii. Dobra, silnik jebać, to znaczy nie używać, bądźmy kulturalni, opowieść i zadanie najważniejsze. O, ile punktów designu leci? Wow, Damian Szymański. Nie wiem, większość jest tak, że zazwyczaj tego, jeśli ktoś się bardzo dobrze zna na rysowaniu, kolorach albo na grafice, to prawdopodobnie jest gejem. I tutaj widzimy, jak design leci w górę, co nie od razu. Damian Szymański, design leci w górę. Przypadek nie sądzę. Dobra, grafika jest ważna. Chyba to o tak zostawimy, chociaż grafika jest najważniejsza. Zostawmy to tak, jak jest teraz. Reporter Planet GG, czy udziel wywiadu? Tak, możemy udzielić wywiadu o Damianie Szymańskim, oczywiście. Opublikujemy w przyszłym tygodniu, bardzo się cieszę. Na pewno Damian się bardzo ucieszy. Mandzio Games. Mandzio, właściciel i dyrektor generalny firmy, Mandzio Games powiedział, uważamy, że gracze szukają tytułów z treściami dla dorosłych. Jesteśmy gotowi podjąć ryzyko i takie gry zaoferować. Tak. Wielu ekspertów z branży uważa, że wcześniej czy później gry dla dorosłych staną się bardziej powszechne. Ciekawi jesteśmy, jak rynek na nie zareaguje. O, ja też. Rozgłos 16. Dostaliśmy hype. Dostaliśmy hype, co nie? Nasza gra jest nahypowana. Teraz czekamy, aż tylko błędy wszystkie usunięte. Master 5, uciekaj. Master 5. Kto miał nick jako master? Chyba tylko master człowiek i mister C. No. Jeszcze coś? Powinniśmy naszego gościa nazwać Damian Szymański. I nawet jakby był kobietą, to by nic nikomu nie szkodziło, co nie? Grafika 2DV2. O, drugi poziom, bardzo nieźle. Uwaga, pierwsze recenzje Damiana. Damian, jesteś moim tutaj ratunkiem. A nie, dobra, jesteś chujowy. A nie, się piękna. Wow. Konkretny szpil, nieźle. No dajesz. No. O, dobra. Prawie 8 zebrałeś, nice, ładnie. Stwórz raport o grze. Dobrze, stwórz. Oh my god. No zobaczmy, ile się... Jak się sprzedaje. Damian, sprzedałeś się kompletnie. Prawie 20 tysięcy pierwszego dnia, ranking 20 na rynku światowym, nieźle. Wtedy jeszcze Steama nie było. Wtedy jeszcze nie było Greenlighta, świetnie. Dobrze, czyli wszystko dobrze nam poszło tutaj teraz. Dobra, fenomenalnie, bardzo się cieszę. Zróbmy badanie, dźwięki monoficzne. Mamy już 13 minut nagrywania, czyli to oznacza, że niedługo będziemy kończyć kolejny odcinek. Kolejny odcinek będzie za 2 dni, jeżeli to wypuszczę, to znaczy, że będę też wypuszczał kolejny. Kurczę. Mandzio, tak rzadko wrzucasz odcinki, powinieneś codziennie wrzucać po 6 godzin. Tak jak Gimper i Zaka. A lepiej jeszcze dłużej, co nie? Dobra, researchujemy wszystko, co możemy researchnąć. Mamy ponad 250 000, zatem easy. 50 tysięcy sprzedanych kopii, super! Cieszę się. No, nie drop się po głowie. Okej, okay, super. Dobra, słuchajcie, myślę, że w tym miejscu zakończymy, zapisujemy naszą grę. Zapisałem, o, Damian Szymański, Wielka Podróż, został wycofany z sprzedaży, 56 tysięcy sprzedanych kopii, zarobił prawie 400 tysięcy. Zatem słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę pod odcinkiem. Kolejny odcinek, jeżeli ten się pojawił, to będzie za 2 dni. Zatem no cóż, do zobaczenia, do usłyszenia, papa, cześć. A, i piszcie w komentarzach swoje propozycje, jak już wrócę i będziemy nadal kontynuować tą serię, to oczywiście skorzystam z waszych rad. Zatem pa, pa!